Hej, tu fantastyczne siostry Gaba i Ola. Dzisiaj zapraszamy Was na podsumowanie lutego. Tak. Ja przeczytałam 5 książek. Ja tak samo. Więc tak, już zacznijmy i nie przedłużajmy. Dobra, ja luty zaczęłam z gwałtownymi pasjami. Moją opinię możecie znaleźć w vlogu, także tutaj nie będę nic opisywać, bo będzie szkoda czasu. Ale ogólnie było ok. Ale wiecie. Liczyłam trochę też na więcej, no ale było spoko. Polecasz? No, polecam. No i ja w tym samym vlogu czytałam For the Wolf. Książka była nie najlepsza, powiem tak. To była książka też po angielsku, przez co dłużej ją czytałam i był, wiecie, taki wyższy dla mnie próg językowy. Oczywiście całą opinię bardzo długą, bo miałam trochę zastrzeżeń, mówię właśnie we vlogu, także... Jeżeli obejrzycie, będzie nam bardzo miło, ale tak w skrócie, podobał mi się świat, ale nie podobał mi się bardzo romans i nie lubiłam głównej bohaterki, a to było bardzo dużą jakby częścią samej książki, ten romans, więc to mi trochę nawet przesłoniło ten świat. Ta książka nie jest wydawana po polsku, z tego co wiem, i jest druga część, chyba wyszła dopiero co niedawno po angielsku, ale też po nią nie będę sięgać, bo po prostu... Nie dziękuję, już za dużo tego było w tej książce. Ja dalej czytałam też właśnie książkę po angielsku, Ariadne. Podobno ma to być retelling mitu o Ariadne, ale moim zdaniem to nie był retelling. Dla mnie to, że jakby zdarzenia zostały pokazane z perspektywy kobiety i narracja też była pierwszoosobowa Ariadne i później Fedry, jej siostry. Pezefaja to jest matka tych dziewcząt. To jest dla mnie za mało, żeby powiedzieć, że to jest retelling. Bardzo mi przeszkadzało to, że Ariadne i jej siostra są strasznie pasywne. One jakby w ogóle nic nie zmieniały w swoim życiu. Jedyny odważny czyn, jaki popełniła właśnie Ariadne, jest właśnie wprowadzenie Tezeusza do tego labiryntu. I dzięki temu mógł zabić tego nieszczęsnego Minotaura. Ale... I to jest jedyne, co ona robi odważnego w życiu. Potem ona trafia na tą wyspę, bo oczywiście to załóżę, to zostawia i spędza swój czas w większości na patrzenie się na fale i to jest jedyne, co ona robi. Są tam oczywiście jej przemyślenia, czy ona chce się zabić, czy ona chce tak żyć, co ona zrobi na tej wyspie, ale wiecie, to nie jest za ciekawe. Jej siostra właśnie też niby ma być taka cwańsza, bardziej taka, może nie inteligentna, ale Jezu, jak to się mówi? Jej siostra ma być właśnie taka cwańsza, sprytniejsza, no ale nie, ona wcale taka nie jest, nie rozumiem tego. W sensie może jak była dzieckiem, to faktycznie tak było, ale jak już stała się dorosła, no to niekoniecznie. To właśnie one są tymi minusami, ta ich pasywność. Nie podobało mi się też to, że Hera, bogini, została wymalowana jako największy vilan po prostu całej tej książki, mimo tego, że ona zachowywała się po prostu jak bogini z Olimpu. Robiła to samo, co zrobiłby Zeus, co zrobiłby, nie wiem, Hermes, Posejdon, ktokolwiek, a właśnie, by the way, Posejdon, okropna postać w tej książce. Ale nie, to Hera była zła. Ale jakoś Ariadne to nie przeszkadzało, że... W sensie przeszkadzało jej to, ale wiecie, nie mówiła nigdy wprost, że Zeus gwałcił kobiety, tylko mówi, że ulega swoim rządzom. A na przykład Hera, która chciała... No wiecie, też się nie zachowała spoko tak z perspektywy kobiecej, że co te biedne kobiety zawiniły jej. No nic, ale przez tą zazdrość ona po prostu, nie wiem, zsyłała szał na te kobiety, przez to, nie wiem, te kobiety poroniły te dzieci, czy... Znaczy tych półbogów w sumie z tym Zeusem. Wiecie, takie różne sprawy i to było złe. To było złe, a to, że Zeus gwałci śmiertelniczki, to nie było aż tak złe. Nie wiem, dziwne, to była taka strasznie dychotomia, bo w ogóle matkę Ariadny spotkała okropna rzecz właśnie w związku z bogami. Jakby to już powinno tak trochę, wiecie, nastawić tą świadomość Ariadny i niby nastawiło, ale w sumie to nie. I właśnie mi to przeszkadzało, też ta końcówka książki była taka totalnie... Nie wiadomo skąd. Nie wiadomo w ogóle skąd, tak. Ale plusem tej książki jest na pewno to, że ten język jest taki gładki, jednak się płynie przez tą książkę i książka jest taka gawędziarska bardzo. Czułam się tak, jakbym po prostu sobie siedziała z Ariadną i ona by mi opowiadała swoją historię. To był ogromny plus, bo gdyby nie to, ja bym pewnie nie dokończyła tej książki. No więc tak, taka jest moja opinia. Nie polecasz? Raczej nie polecam, tak. Okej, ja też mogę, słuchajcie, się w końcu zaliczyć do grona
osób, które przeczytały Dune. Słuchajcie, w końcu mi się udało, kilka miesięcy po filmie, a mówiłam, że niedługo będę czytać, no ale wiecie, jak to wychodzi. Ale cieszę się, że ją przeczytałam i bardzo rozumiem, dlaczego jest to literatura światowa, jest to arcydzieło i tak dalej, szczególnie na tamte czasy, bo książka ma chyba z 60 lat, tak około, tak myślę, więc już jest stara i szczególnie na tamte czasy widzę, co tu mogło być wow. I teraz też widzę, dlaczego ona jest po prostu świetna i jest klasykiem science fiction i w ogóle super. Ale dla mnie, jako dla czytelnika, nie jest to książka na 5 gwiazdek jednak. Bardzo się cieszę, że obejrzałam film przed rozpoczęciem książki, bo mimo że przez to, że właśnie sam film to jest około połowa książki i przez to, że ja już wiedziałam, co się stanie, bo praktycznie rozumiecie, że tam jest scena po scenie, która jest w filmie, to jest to, co było w książce, tam prawie nie ma nic innego, naprawdę. No fajnie w sumie. No fajnie, naprawdę, że tak odwzorowali tą książkę i naprawdę... Ale ty miałaś takie przygotowanie po prostu. No właśnie, miałam przygotowanie, ale z drugiej strony przez to nie byłam ciekawa, co będzie dalej, bo po prostu wiedziałam, co będzie. Chociaż właśnie jestem... Sama nie wiem, czy to było dlatego, że po prostu ta część była nudniejsza niż druga część, co też według mnie było, tak? Czy po prostu rzeczywiście ja wiedziałam, co będzie, dlatego nie śledziłam tego aż z takim zaangażowaniem. Ale później, kiedy Paul ze swoją matką trafiają na pustynię i kiedy właśnie film się urywa, to wtedy zaczynały się dziać bardzo ciekawe rzeczy. W ogóle kultura ludzi pustyni i to, jak oni sobie radzili, to było mega ciekawe i naprawdę czerwie, to znaczy te robaki, które właśnie, te potwory, które były na pustyni i to, co tam się działo, to było naprawdę wow. I to naprawdę śledziłam z zaciekawieniem. Końcówka według mnie była po prostu trudno mi też mówić o takiej książce, która jest arcydziełem, że po prostu końcówka była przydługa, że dla mnie była przydługa, ale jednak już nie śledziłam właśnie jej z takim zaciekawieniem jak ten środek książki. No ale mimo wszystko cieszę się, że przeczytałam i to była trochę też przeprawa, dlatego że książka była dłuższa, więc jakby automatycznie, wiecie, dłużej się czyta i ja już ogólnie jak czytam dłuższe książki, to już nawet jak ona jest super, to już bym chciała coś zacząć nowego, coś tam, wiecie, no innego niż to, co czytam teraz, ale jakby cieszę się bardzo, że ją przeczytałam, poznałam ten klasyk, wiem, co będzie w drugiej części filmu, a to będzie po prostu super. I myślę, że ta książka jest na tyle specyficzna, że nie mogę powiedzieć, czy polecam ją wszystkim, czy nie, ale na pewno warto spróbować, szczególnie dla ciekawych. Tak, jeżeli ktoś jest zaciekawiony tą historią, podobał mu się bardzo film, to rzeczywiście możecie spróbować, ale jeżeli jednak film wam się nie podobał, to nie spodziewajcie się, że to będzie coś innego, bo jednak, tak jak powiedziałam, scena po scenie to jest to, co się dzieje w książce, plus postać Paula jest mniej fajna niż w filmie, w sensie mniej taka miła i taka, wiecie, może to dlatego, że Timothy tam grał, no to wiadomo, że on jest taki super. No ale tak, dla mnie nie mogę powiedzieć gwiazdkowo, jak było, ale cieszę się, że przeczytałam tą książkę. Chyba jednak nie. Słyszałam, że w ogóle te kolejne części są już powiedziane, że one są gorsze niż pierwsze. No bo on chyba nie pisał już tego całkowicie sam. Tak. Ja gdzieś słyszałam, że te dalsze części, może nie druga i trzecia, tylko czwarta, piąta i tak dalej, są już trochę bardziej pisane przez jego synów. Chyba, że to mi się pomyliło z tą, co napisała siostra Perły. To ona na pewno tak, to bo ona umarła przed ostatnią częścią i tam jej syn dokończył. No ale no dobra, no ale to jest możliwe, bo coś może mi się obiło uszy, ale nie jestem pewna. Więc raczej to była taka przygoda, wiecie, na jeden tom. Dobra, dalej kolejna książka po angielsku, którą miałam czytać w tym samym vlogu, co Gwałtowne pasje, Bunny. Ojeju, słuchajcie, jakie to było dziwne. To było, ja nie wiem, czy to było fajnie dziwne, czy to było nie fajnie dziwne, czy to było tak dziwne, że nie potrafię w ogóle tego zakwalifikować. Ja nie wiem, ja nie wiem w ogóle, co mam powiedzieć o tej książce. Tak samo nie będę wam polecała ani nic, ale nie wiem, skończyłam tą książkę, zamknęłam ją i tak sobie myślałam, what the fuck? Serio, ja się nie dziwię tym opiniom, które właśnie tylko to mówią, WTF albo what the fuck, albo co tu się w ogóle dzieje. Ja nie dziwię się im, bo sama ta końcówka, ona kompletnie zmienia odbiór książki.
I nie wiem, w sensie nie wiem, czy znacie taką książkę, Byliśmy Łgarzami, teraz będzie wznowienie jej, ale ja ją czytałam, jak byłam młodsza i bardzo podobna jest końcówka do Byliśmy Łgarzami. I jest taka szokująca po prostu, bo jednak, wiecie, główną bohaterkę można, ona ma po prostu niesamowite minusy, ona nie ma prawie żadnych plusów. Jest taka bardzo, no co czy się nad sobą użala, co czy ma jakiś problem, nie wiadomo dlaczego ona ma tą blokadę twórczą, nie wiadomo dlaczego jest taka jaka jest, nie wiadomo co z jej rodzicami tak naprawdę, nie wiadomo w ogóle, jej historia jest kompletnie pominięta, tylko takie, wiecie, przebąkiwanie na ten temat. Ale ta końcówka wszystko zmienia. Ja inaczej na nią spojrzałam, na tą biedną dziewczynę po prostu. I właśnie ta końcówka była. Właśnie nie wiem, czy była wow, że była zachwycająca, czy była wow, że była taka zła. W sensie, no właśnie dziwnie, ta książka jest po prostu mega dziwna i dla koneserów dziwności mogę ją polecić, bo to naprawdę bardzo dobrze testuje tą tolerancję na tą dziwność, jakby co jest fajnie dziwne, a co jest dziwnie dziwne. Dla mnie ona jest jednak trochę fajnie dziwna, jak tak teraz sobie o niej myślę, ale ja nadal nie potrafię w ogóle ocenić. Chciałam ją ocenić, ale nie potrafię jej ocenić. Bo to, co tam się dzieje, to jest w ogóle taki surrealizm, to jest taka abstrakcja, że ja w ogóle sobie tego nie potrafię wyobrazić. Jakby te króliki, ten wątek z tymi królikami, to jest po prostu... Ja nie wiem, jak autorka mi to wpadła. Ale no właśnie, jak ona wysłałam to Gabi fragment, jakby clue tych królików. Nie wiem, to było dziwne strasznie. Tak, to było mega dziwne. Nie chcę coś spoilerować. Raczej byście na to nie wpadli nawet. Ja też na to wpadłam, w sensie ja sobie to spoilerowałam, więc wiedziałam, o co tutaj mniej więcej chodzi. No ale... Te króliki to w ogóle jest... Po prostu słów mi brak, żeby to opisać. Też w ogóle... Podobało mi się, że ta książka właśnie tak operuje słowem z tymi królikami, bo te króliki to one mają drugie dno, oprócz tego, że to są zwierzątka, to też są drugie dno. I to też chodzi o te dziewczyny, właśnie o te cztery dziewczyny, które się niby przyjaźnią z naszą główną bohaterką. Te bogate, blond, wiecie, które nie mają żadnych zmartwień w życiu po prostu. To właśnie to jest ciekawe z tymi królikami. Później właśnie sama pierwsza połowa książki jest taka trochę toporna. Powiem szczerze, że chwilami się trochę nudziłam, ale jak już z tymi królikami się trochę, wiecie, rozwinęło, to już nie mogłam dłużej tej książki, tak powiem szczerze, bo po prostu ona była tak wciągająca, jej losy były tak wciągające, w sensie tej głównej bohaterki. Tych nieszczęsnych królików też były mega ciekawe, no ale ta końcówka po prostu rozwaliła. Więc jeśli jesteście ciekawi, to czytajcie, ale też muszę powiedzieć, że język jest trudny. No to też książka po angielsku, kolejna. Tak, język jest mega trudny i ja bym powiedziała, że to jest C1+, jeśli mam tak oceniać, wiecie, kategoryzować język. Nawet dla mnie. Dla mnie był trudny ten język. W sensie ja wiedziałam, o co chodzi, bo ja miałam zajęcia, na zajęciach z literatury, te wszystkie pojęcia, które tam są, więc wiedziałam mniej więcej, o co chodzi, ale myślę, że dla takiej osoby, nie wiem, hermeneutyka albo słowo, ciało jakby takie metaforyczne, to będzie jednak trudne do pojęcia, także uprzedzam tutaj, uwrażliwiam was. Ale wiecie co, zachęcam was, żebyście sięgnęli, bo ja nie słyszałam o nikim z naszego polskiego booktuba, który by to czytał, a ja bym chętnie podyskutowała na temat tej książki. Więc tak, dziwne bardzo. Okej, okay, to ja tutaj o kolejnej książce nie mam aż tak za dużo do powiedzenia. Jest to Głodna Puszcza, czyli druga część Nie ma tego złego Marcina Mortki. No i po prostu autor nie opuścił swojego poziomu, dorównuje to pierwszej części. Bohaterowie są świetni, humor jest bardzo dobry, akcja jest przewspaniała. I po prostu wiecie, dzieje się w tej książce, ona jest taka pokrzepiająca serca, ale też jest bardzo ciekawa. Ten świat fantastyczny, szczególnie właśnie w drugiej części, gdzie przenosimy się do tej Głodnej Puszczy i tam jest więcej polityki, konfliktów między różnymi tam, nie wiem, gatunkami, jakby to powiedzieć, na przykład między trollami a ludźmi, między jakimiś stworzeniami, tak bym powiedziała, może to lepsze określenie. To było bardzo ciekawe, a chyba nie do końca ogarniałam czasami, o co chodzi, no ale wiecie, to może po prostu nie byłam aż tak skupiona.
Ale ciekawe też było, że ta książka chwilami była taka słodko-gorzka. Jak pierwsza część była rzeczywiście taka słodka, że wow, z zaciekawieniem się to śledziło, ale też była tak totalnie pokrzypiająca serce i wiecie, to było takie miłe, takie bardzo fajne do przeczytania. To w drugiej części między bohaterami dzieją się różne rzeczy, różne zgrzyty i tak dalej. W tej drużynie, w której nigdy się nie działy zgrzyty, więc to było też ciekawe do śledzenia. I po prostu tak się skończyło, że niby to jest dylogia, ale coś tam może autor wymyśli, ja tak myślę. Na pewno jest prequel, który mam zamiar czytać, bo myślę, że też będzie dobry. I po prostu wam powiem tak, że Marcin Mortka pokazuje, jak można pisać naprawdę bardzo dobrą fantastykę, która jest też lekka i nie jest taka obciążająca jak te książki high fantasy. I nie jest też taka jakby właśnie... Nie jest taka... właśnie nie wymaga takiego, wiecie, skupienia, żeby te wszystkie elementy wyłapać i tak dalej. I to jest po prostu świetne, że rzeczywiście można takie rzeczy pisać tak dobrze i to jest po prostu super, więc polecam w sumie tę książkę każdemu, nawet jeżeli nie jesteście fanami fantastyki, to rzeczywiście można się tutaj przekonać, że ona potrafi być super i naprawdę mi się bardzo, bardzo podobała ta dylogia. I aż tak trochę jak odkładałam drugą część, to było mi tak, że już koniec tej przygody z bohaterami. Chociaż jeszcze został mi prequel, ale wiecie, to trochę coś innego. Więc bardzo wam tę książkę polecam, tak samo jak Nie ma tego złego. Dobra. Teraz wracamy na nasz polski ogródek. Przeczytałam Małe kobietki. No i nie wiem, wiecie co? W sensie, ja rozumiem też, dlaczego to jest taka jakby klasyka. Choć, no nieważne, nie będę się to zgłębiać, ale po prostu fajna była ta książka. Ale dla młodszego czytelnika. Mnie to tak irytowało, jak ta matka zaczęła jakieś kazania prawić w ogóle, takie umoralniać te dziewczyny, że wiecie, że praca to jest przyjaciółka i że lenistwo jest złe. I też tak samo jak ta Jo, ona wiecie, jest taka temperamentna, ma charakterek z tych wszystkich czterech sióstr, taki no, największy w sumie, jest bardzo niepokorna. To ta matka też z filmu to wiem, że ona też taka była, ale zaufała Bogu. I on się tak temperował. No w sensie, kurczę, no dla mnie to jest śmieszne po prostu. Mi to przypominało powieści tendencyjne Elizy Orzeszkowej po prostu, która też chciała koniecznie wskazać, że taka właśnie postawa jest dobra, a inna postawa jest zła, że to, co ona mówi, jest dobre. I właśnie ta matka to była taka Eliza Orzeszkowa, która mówiła, co trzeba robić. I te dziewczynki wszystkie, tak, tak, mamusiu, wszystko zrobimy tak, jak ty mówisz, mamusia ma zawsze rację. No nie wiem, no po prostu to było dla mnie śmieszne, ale też takie trochę irytujące, bo kurczę, one nie miały takiego... tej przestrzeni, żeby sama odkrywać to, co jest fajne, to, co jest dobre, a to, co jest złe. A w filmie trochę miały właśnie. Tak no właśnie, a w filmie trochę miały takiej wolności. W sensie one, ta matka pozwalała im robić głupie rzeczy i tak dalej, ale to zawsze kończyło się jakimś kazaniem po prostu z jej strony. Na dwie strony, że tak właśnie powinny robić, a potem one się wzruszały we cztery i się zastanawiały nad swoim losem, co one zrobiły. I to było bardzo, bardzo duże było natężenie takich sytuacji. No, Lori w filmie, a w książce to jest całkowicie w ogóle co innego. Ten ojciec to w ogóle, nie wiem, to jest taka gloryfikacja tego ojca. On w ogóle gdzieś na jakiejś wojnie jest w ogóle, wiecie... Te dziewczyny, ja mam wrażenie, że na przykład ta najmłodsza, ta Amy, w ogóle go nie zna, tego ojca. Może mam złe wrażenie, ale wiecie, on jest tak strasznie tutaj gloryfikowany. On jest po prostu właśnie... taki patriarcha rodu po prostu. I że one wszystko da tatusia i tatusiu i tatusiu i w ogóle. No wiesz, jednak to jest książka. Ja wiem, z jakiego to jest wieku. I XIX, tak? Tak, to jest XIX wieku. Ja wiem, że wtedy takie książki były popularne, właśnie w Polsce też były bardzo popularne, na przykład Marta, albo inna jakaś właśnie powieść Elizy Orzeszkowej z wczesnych jej lat. Ja wiem, że ona była takie popularna, ale teraz jak to czytałam, to ja nawet sama się buntowałam, kurczę, bardziej niż ta Jo. No nie wiem, że no było okej. Okay. Wydaje mi się, że to byłoby ciekawe dać takie, nie wiem, 13-12-latkom do przeczytania, bo na pewno inaczej by to odebrały, bo jednak dla nich może takie wzorce są ciekawsze, ale wiecie, jestem dorosła i jak ktoś mówi, co ja mam robić, to ja się denerwuję. Więc nie wiem, miałam takie wrażenie. Ale jednak wiecie co, bardziej mi się film podobał. Ale w ogóle też jakieś było moje wielkie zdziwienie, że książka kończy się na tym momencie, albo nie będę mówiła na którym, ale tak mniej więcej w połowie filmu. A film okay. To jest jakby tych wszystkich części. To jest okay. Fuzja tych wszystkich okay. Części. Ciekawe. Nie wiedziałam tego. Ja myślałam, że to jest. Film to jest Małe kobietki, jakby w sensie, że to jest jedna książka. No ale wiecie, takie są moje wrażenia. Takie na raz chyba po prostu. Tak, ciekawe to było do przeczytania.
Cieszę się, że wiecie, się zmierzyłam z tym, ale nie będę czytała dalej. Okej, dalej Choćba. To była książka, która nie była zbyt dobra, przynajmniej według mnie. Okej, to tak. Sam pomysł na fabułę był ciekawy. Gorsze było wykonanie. Książka jest bardzo prosta i według mnie jest aż za prosta. Raczej tak jakby była kierowana do dzieci, wiecie, chodzi o tą prostotę, że jest raczej w ten sposób kierowana, tak jakby dla dzieci, ale to nie jest książka dla dzieci, więc to jest książka dla dorosłego, a jest po prostu według mnie za prosta. Bohaterowie też nie są jacyś zapadający w pamięć, w ogóle jakby świat wykreowany jest tylko jakby na potrzeby tej książki, wiecie, jak jest skupiony w tej fabule i nie ma nic poza tym w ogóle. I to też takie jest wytłumaczone bez szału w ogóle. Są na końcu takie anegdoty jakby, które na przykład w rozdziale, jeśli chcesz dowiedzieć się, jak się spotkała ta osoba z tamtą, to sobie przejdź do anegdoty jakiejś tam. I niektóre po prostu, znaczy wiecie, mi to szczerze nie przeszkadzało aż tak, ale wiem, że niektórym osobom te anegdoty przeszkadzały, bo albo były niepotrzebne po prostu i ja niektóre naprawdę pomijałam, ja chyba z połowy nie przeczytałam, bo po co mi wiedzieć, jak ta osoba się spotkała z tamtym, albo o czym oni rozmawiali, jeżeli to nie jest aż tak istotne dla fabuły. Albo można je było rzeczywiście wpisać po prostu w książkę. Cała akcja była właśnie bardzo prosta. Tam, gdzie poszli bohaterowie, tam wszystko im się udawało. I wszystko poszło dobrze, i szli zawsze w dobrą stronę, i tak dalej. Zakończenie? Skąd się wzięło? Nie mam pojęcia. Wątek romantyczny był tak kompletnie znikąd, że naprawdę był znikąd, totalnie był znikąd, uwierzcie. A zakończenie, nie, jak są tam tak jakby dwa wątki, to jednego wątku w ogóle nie tłumaczyło, drugie tłumaczyło jako tako, ale nie było to w ogóle satysfakcjonujące, ani nic takiego. No, ta książka była... No taka nijaka. No, ja ją oceniłam na Goodreadsie na dwie chyba gwiazdki, czy dwie i pół. Dwie i pół, ale pół dałam przez to, że właśnie jednak to była... Pomysł. Wybaczcie, musiałam to przeczytać, co ja napisałam. Że pomysł był ciekawy i jednak czytało się tą książkę tak lekko. No i w ogóle było jakby fajne wydanie, bo taka mapka była w środku. Ale jednak tak to bez tego to by były dwie gwiazdki i nawet teraz się zastanawiam, czy to... Nie jest duże. Czy nie było, nie powinny być tutaj dwie gwiazdki po prostu, więc widzicie, no ta książka nie była zbyt... Chyba rzadko tak ocenia książkę. No rzeczywiście, wiecie. Tak. Zazwyczaj jak coś jest takie dla kogoś na przykład jest słabe, to dla mnie może być takie średnie. A tutaj rzeczywiście to było... I w ogóle ta końcówka... Skąd to się wzięło? Nie wiem. Dobra, no to ja luty zaczęłam z rytmatystą, wiecie, z... Skończyłaś z rytmatystą. Skończyłam z rytmatystą, wiecie, z poprzedniego filmu, że mi się podobał. I dzięki temu w marcu, nie wiem kiedy, ale zacznę czytać Drogę Królów, mam już nawet sobie kupiłam. Stoi na półce, czeka. Więc tak, trzymajcie kciuki. A ja luty skończyłam z książką The Gravity of Us, którą też możecie zobaczyć w naszym weekendzie z nami. I... Też nie będę się rozwodzić na temat tej książki, bo tam macie opinię. Ogólnie bardzo ciekawe motywy motyw internetu i motyw astronautów i NASA był po prostu super. Książka nie bez wad, ale mimo wszystko polecam, jeżeli ktoś lubi takie młodzieżówki, to naprawdę można się przy niej bardzo dobrze bawić. Tak właśnie wyglądał nasz luty, jeśli chodzi o te wszystkie czytelnicze aspekty. Koniecznie dajcie znać, ile książek wy przeczytaliście, jakie książki czytaliście, albo czytaliście któreś naszych książek, które tutaj opowiedziałyśmy, o których opowiedziałyśmy i widzimy się w następnym filmie. Pa! Pa!